Ziemia, właśnie. Tutaj sobie wyobraziliśmy taki... Wyobraziliśmy sobie nową Ziemię, którą moglibyśmy zagospodarować w nowy sposób. A jeśli mielibyśmy się odnieść do przejścia z dziś do takiego świata, to jak my możemy wspomóc taki rozwój, który sprowadzi się do stosowania tych metod ostatecznie? Bo... no... ciężko ukryć, nie można ukryć w zasadzie, że ten system, o którym my tutaj mówimy, to jest naprawdę daleka perspektywa. Nam jest jeszcze naprawdę bardzo daleko do tego, żeby wdrażać te rozwiązania w życie. Nie dlatego, że nie możemy, bo nie mamy tych technologii, dlatego, że na każdym szczeblu naszego życia funkcjonuje prawo, które nas ogranicza. Prosty przykład. Nie możemy zbudować własnej elektrowni geotermalnej na własnej ziemi, bo poniżej 2 metrów, jeżeli się powiedzmy kopiemy i będziemy chcieli tą energię pozyskiwać z temperatury ziemskiej, nie możemy, bo pod powierzchnią wszystko należy do naszego państwa, taka wyższa ustawa, o co chodzi. Wiąże się to z wydobyciem gazu łupkowego, oczywiście służącemu do generacji zysku. Gaz będziemy sprzedawać za bezcen, choć mógłby nam służyć. Nie możemy sobie zbudować samowystarczalnej konstrukcji, na przykład domu na własnym terenie, co też jest paradoksem. Musimy mieć pozwolenie na zbudowę energii w konstrukcji korzystającej z energii odnawianej, na przykład z turbin wiatrowych. Musimy mieć pozwolenie. Taka turbina musi spełniać określone wymagania, które są określone z góry przez system. Pytanie teraz, dlaczego? Skoro możemy się uniezależnić, możemy stworzyć w zasadzie taką strukturę, miniaturkę tego, co oferowało to miasto, już budując swój własny dom, oczywiście pod warunkiem, że będziemy kiedykolwiek mieć pieniądze, żeby tam ziemię kupić, żeby ten dom sobie móc postawić. Dlaczego mielibyśmy się ograniczać z użytkowaniem wszystkich nowych technologii, które wchodzą? Dlaczego nie moglibyśmy sobie zapewnić zasilania tego domu samodzielnie, skoro możemy? Dlatego, że godzi to, w zasadzie w ten interes, to się przewijało już dziś niejednokrotnie, godzi to w ten wzrost ekonomiczny, który jest zmierzalny za pomocą współczynnika PKB. To, że sobie zapewnimy pełną samowystarczalność, na przykład mogę się powołać na jakiś przykład takich konstrukcji domów, które są samowystarczalne, chociażby earthshipy. Są to konstrukcje, które bazują na jak najmniejszym, może inaczej. Głównym problemem każdego domu jest zapewnienie mu ogrzewania. To jest numer jeden, bo jeżeli chcemy sobie mieszkać, to chcemy mieszkać w lokalach ciepłych, będzie zima, musimy jakoś przetrwać. Earthship, konstrukcja earthshipa zakłada, że zbudujemy taką konstrukcję, którą można porównać do wnętrza tego budynku, ale ona będzie ściśle wyizolowana od otoczenia. Otoczenie nie będzie wpływać na tą konstrukcję do tego stopnia, jak na przykład dziś na tą konstrukcję, na ten budynek, na to pomieszczenie. Bo earthship jest izolowany na przykład złogami ziemi, czyli najbardziej dostępnym w zasadzie materiałem, od tych bodźców środowiskowych, na przykład od temperatury. Tym sposobem możemy uzyskać, musimy tak już przedstawić na schemacie, bo ciężko sobie może wyobrazić coś takiego, ale pomyślmy o pudełku zapałek, które zasypujemy piaskiem. To jest w zasadzie earthship. I w środku tego pudełka z zapałkami będzie panować temperatura, będzie znacznie bardziej stała, nie będzie ulegać zmianie na podstawie tego, co się dzieje w otoczeniu, bo jest po prostu ta konstrukcja w jakiś sposób wyizolowana. Skoro jest wyizolowana, to łatwiej jej po prostu pomóc, jakby tą temperaturę utrzymywać, się ona zacznie spadać, bo zacznie spadać. Ta konstrukcja nie jest idealnie wyizolowana, ale możemy ogrzewać jakimiś prostymi systemami. W ten sposób nie użytkować tyle energii na ogrzewanie, bo użytkujemy na przykład ogrzewanie do standardowych domów, na przykład tutaj. Ogrzewanie termiczne gdzieś teraz tam. Ktoś pali piecem w piecu węglem, żeby ta energia mogła zostać wygenerowana, dotrzeć do nas. Wszystko się kręci właśnie na podstawie tego pieniądza. Nie korzystamy z technologii, które mamy, szkoda, bo są naprawdę fajne technologie, na
przykład te farmy wertykalne, które były pokazane, wysokie budynki, które hodują, które umożliwiają hodowlę bezziemną. Są technologie, na przykład komputer kwantowy. Dzisiejszy komputer to na przykład tutaj no, operuje na działaniu zero-jedynkowym, zgenerowaniu jakichś kodów. Generowaniu kodów, bazowaniu na wzorach, algorytmach. Jeżeli byśmy, ja radzę poczytać o technologii wertykalnej, o R3-ach, zapamiętać te hasła i na pewno by to siedzieć. To są rzeczy warte poznania na pewno z punktu widzenia nas jako jednostek, bo jeżeli mielibyśmy kiedyś okazję wdrożyć te rozwiązania w życie, to jak najbardziej jest to dla nas korzystne. I nie tylko dla nas, jako osób korzystających z takich technologii, ale i dla całego społeczeństwa od razu. Więc jak najbardziej, z komputera kwantowego, jeszcze wracając, tutaj był pokazany system na zarządzania całymi wszystkimi zasobami ziemskimi, oparty właśnie na analizie komputerowej. Dzisiejsze komputery, te bazujące na zasadzie użytkowania kodowania zero-jedynkowego, mogą tylko wykonywać około 400 tysięcy operacji jednocześnie. Ale to jest tylko ograniczenie. Komputer kwantowy wykorzystuje zjawisko, to jest bardzo głęboka fizyka, zjawisko, żeby się nie wdrażać jakoś w te teorie i wyrażanie tych zależności kwantowych, po prostu istnieje taka zależność, że elektron jest w stanie być w dwóch miejscach jednocześnie. To jest po prostu dualizm korpusu radiowalowy, taka jest natura naszej materii. Jeżeli wykorzystać ten mechanizm do skonstruowania komputera, to nie bazowalibyśmy jedynie na systemie zero-jedynkowym, a systemie 0101, bo ten elektron dostarczałby nam dodatkowy kod, który nie jest możliwy do wygenerowania w skali makro. A to by dało naprawdę potężne możliwości obliczeniowe takich komputerów. Dla przykładu, osoba, która, to jest hipoteza, bo te komputery jeszcze nie istnieją, jest bardzo ciężko utrzymać ten stan kwantowy elektronów, ale one są już konstruowane, zajmują powierzchnię tego pomieszczenia, tak jak to było kiedyś z pierwotnymi komputerami. Są, już powoli się ta technologia rozwija. Jeżeli byśmy kiedyś rozwinęli ją jako pierwsi, na przykład my, mielibyśmy możliwość wyłamania się na każde konto bankowe, jakie istnieje na tym świecie. Ponieważ ono jest zabezpieczone tymi 400 kodami, komputer kwantowy mógłby wykonywać operacje na poziomie znacznie głębszym. Kilkadziesiąt tysięcy nawet bardziej zaawansowanych obliczeniach. Więc każdy kod, jaki dziś istnieje, mógłby zostać złamany z łatwością za pomocą tego komputera. Więc wyobraźmy sobie, jak mogłaby wyglądać ta dystrybucja i zarządzanie wszystkimi zasobami, jeśli użylibyśmy tych narzędzi, które są już dostępne. Naprawdę polecam poczytać na własną rękę. Mamy stronę, pracujemy nad opracowaniem nowej strony, która w jakiś sposób by także pomagała nam działać w praktyce, bo o czym nie powiedzieliśmy dzisiaj, powinniśmy w zasadzie ja to powiedzieć na wstępie, a nie uciekło ze względu na stres. My jako TZM chcemy się już zająć jakimś określonym działaniem. Teraz stworzyliśmy taki projekt. I projekt podziału na jakieś grupy tematyczne. Ja na przykład zajmuję się naukami medycznymi. Jestem z nim związany, bo się uczę na ratownika. No i teraz z racji moich zainteresowań ja mogę dorzucić coś do tej grupy, która by się zajmowała projektowaniem na przykład pod kątem medycznym. Cokolwiek. Jesteśmy podzieleni na grupy tematyczne. Te grupy już istnieją, ale niestety są są puste, bo nie ma rąk do pracy, żeby się tym wszystkim zająć. Ale dążymy do tego, by wykształcić właśnie taki system współzależności, dogadywać się za pomocą naszej technologii, komputerów chociażby, za pomocą Skype, wymieniać swoje myśli, wymieniać doświadczenia i non-stop się rozwijać, bo to jest w zasadzie gwarant jakiejkolwiek zmiany. Do tego będziemy dążyć na pewno. Radzę czytać, radzę poznawać, bo naprawdę w tym leży cała sensowność tych działań, żeby się rozwijać, żeby samodzielnie wprowadzać jakieś zmiany, oddziaływać już jakoś na ten system, a nie jedynie oczekiwać
tych wydarzeń, które już jesteśmy w stanie przewidzieć, że się wydarzą na bazie tych rokowań naukowych, które dziś w pewnej części przedstawiliśmy. No, jeśli chodzi o nas, o naszą grupę, to by było na dziś w zasadzie tyle. Mamy dla Państwa jeszcze prezentację, którą przygotowali nasi koledzy, którzy są związani z naszą tematyką bezpośrednio. Tak jak wcześniej powiedzieliśmy, my się nie dzielimy jakoś na takie organizmy trzymające się schematów, więc staramy się raczej jednoczyć. I oni przygotowali dla nas prezentację. Prosimy, jeśli można, powoli się tutaj zabrać. Ja proponowałbym może krótką przerwę. Tak, dobra. Więc zarządzam tą krótką przerwę, powiedzmy 5 minut, koledzy się dostosują tutaj do warunków.